nowoczesnych maszyn, ciągnik bez kierownicy, ciągniki półautonomiczne, drony i wiele więcej. Zostawcie łapkę w górę i suba. Jestem Władimirek i zapraszam Was do oglądania. Na początku tego filmu przejdziemy do ciągnika półautonomicznego. Jak ktoś nie wie, co to znaczy, to działanie autonomiczne opiera się na pracy bez operatora. Kierowanie ciągnikiem ma odbywać się wówczas w formie zdalnej za pośrednictwem komputera lub w oparciu o sieć 5G. Ciągnik, który jest właśnie teraz u Was na ekranie, jeździ półautonomicznie, jest wyposażony w zintegrowany opryskiwacz oraz za pomocą wbudowanej kamery możliwa jest praca w uprawach rzędowych. Na przykład aplikowanie środków ochrony roślin w sadach owocowych. Napełnianie zbiornika opryskiwacza odbywa się w pełni automatycznie na stacji paliw, dzięki czemu użytkownik nie jest narażony na działanie chemikaliów. Ma to na celu obniżenie kosztów i zwiększenie produktywności o ponad 30%, ale myślę, że mi nie sprawiałoby frajdy, jeżeli ciągnik by robił za mnie robotę. Dajcie znać, co o tym uważacie. Dzisiejsza technologia umożliwia nam, aby zamiast tradycyjnego opryskiwacza, drony mogły to robić za nas. Przykładem jest duży dron opryskowy marki Volodrone, który jest wspólnie zrobiony przez firmy takie jak John Deere i Volocopter. Opryskiwacz ma średnicę blisko 9,5 metra i jest napędzany przez 18 wierników. Jedno naładowanie baterii pozwala na lot do 30 minut, a dron może być sterowany zarówno zdalnie, jak i automatycznie po zaprogramowanej trasie. Do ochrony upraw duży dron jest wyposażony w dwa zbiorniki cieczy, pompę i listwę opryskową. Osobiście uważam, że drony, które pryskają pola, to bardzo ciekawa i innowacyjna technologia, która może przynieść wiele korzyści rolnictwie. Dzięki nim można dokładniej kontrolować i ochronić uprawy, a także zwiększyć efektywność pracy. Oczywiście, jak przy każdej technologii, trzeba pamiętać o odpowiednim szkoleniu operatorów i zachowaniu środków ostrożności, aby uniknąć niepotrzebnych szkód. Kolejnym jest całkowity autonomiczny traktor elektryczny, który ma całkowitą moc 500 kW i może być wyposażony w koła lub gąsienice. W zależności od zastosowania możliwe jest elastyczne balansowanie od 5 do 15 ton, które pomaga zmniejszyć ubijanie gleby. Dzięki napędowi elektrycznemu nie występują żadne emisje, a poziom hałasu jest wyjątkowo niski. Dalsze zalety to niskie koszty zużycia oraz konserwacji. Najpopularniejsze marki, które produkują takie ciągniki, to Case, New Holland oraz John Deere. A jaki jest koszt autonomicznego ciągnika? Albowiem koszt takiego traktora zależy od wielu czynników, takich jak producent, model, wyposażenie i lokalizacja, ale można oczekiwać, że cena będzie wynosić kilka razy więcej od tradycyjnego ciągnika. Na przykład John Deere oferuje autonomiczne ciągniki w cenie od około 300 tysięcy dolarów do 510 tysięcy dolarów. Był autonomiczny traktor, to teraz czas na autonomiczny opryskiwacz, który jest lżejszy niż konwencjonalny opryskiwacz samojezdny i posiada 530-litrowy zbiornik. Może on wjeżdżać na pola po deszczu oraz posiada duży prześwit wynoszący 2 metry i sterowanie czterema kołami sprawiają, że jest niezwykle przestronny, a gąsienice minimalizują nacisk na podłoże i znacznie wydłużają okno operacyjne. Przejdziemy teraz do kabiny do widzenia. Cokolwiek stanie się w przyszłości, rolnik zawsze będzie miał kontrolę. Kabina Command Cab pokazuje, jak prawdopodobnie będzie ewoluować droga od automatyzacji do autonomii. Przyszła wizja kabiny maszynisty ujawnia nowe możliwości sztucznej inteligencji. Dzięki sterowaniu za pomocą joysticka i ekranowi dotykowemu jest to całkowicie nowa koncepcja obsługi. Dzięki integracji danych pogodowych w czasie rzeczywistym, indywidualnych ustawień wstępnych i procedur zarządzania zadaniami, kabina staje się centrum dowodzenia pracami rolniczymi. Myślę, że kabina Command Cab to fascynujące rozwiązanie, które pokazuje, jak technologia rozwija się w kierunku coraz większej autonomii w rolnictwie. To ciekawe, że taka kabina może pomóc rolnikom w dostosowaniu się do tych zmian i umożliwić im kontrolowanie różnych aspektów pracy na polu z jednego centralnego miejsca. Jednak ważne jest to, aby pamiętać, że automatyzacja i autonomia wciąż mają swoje ograniczenia i nie zawsze są odpowiednie dla każdego zadania. A czy wyobrażałeś sobie kiedyś ciągnik bez kierownicy? Otóż mowa o wyjątkowym modelu Massey'a Ferguson'a Next, który jego wygląd nawiązuje do 50. rocznicy lądowania człowieka na Księżycu. Zamiast kierownicy, w kabinie tej maszyny zamontowano 3 wyświetlacze cyfrowe. Wyposażono ten ciągnik również w zaawansowane kamery i czujniki, umożliwiające rozpoznawanie terenu i samodzielną pracę bez udziału operatora. Wydaje mi się, że takie ciągniki bez kierownicy mogą być bardzo przydatne dla osób, które nie mają doświadczenia w prowadzeniu ciągnika, dzięki temu, że nie trzeba kierować, mogą one skupić się na innych zadaniach. To może pomóc w zwiększeniu wydajności i zmniejszeniu kosztów, a także może być bardziej bezpieczne dla operatorów i środowiska.
Myślę, że rozwijające się traktory autonomiczne mają potencjał, aby zrewolucjonizować przemysł rolniczy. Mogą one pomóc w zwiększeniu wydajności i zmniejszaniu kosztów, a także mogą być bardziej bezpieczne dla operatorów i przyrody, albowiem jak w przypadku każdej nowej technologii, wymagają one dokładnych testów i dalszego rozwoju, aby upewnić się, że są one bezpieczne i skuteczne. Tak sobie myślę, że rolnictwo i ciągniki będą nadal rozwijać się w kierunku większej efektywności, zrównoważonego rozwoju i automatyzacji. Wraz z postępującą technologią, rolnicy będą mieli dostęp do coraz bardziej zaawansowanych narzędzi i maszyn, które pomogą im w zwiększeniu wydajności i jakości produkcji. Jednocześnie ważne jest, aby pamiętać, że rolnictwo to branża, która wymaga wyjątkowej wrażliwości na środowisko i zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Dlatego też rozwój technologii powinien iść w parze z dbałością o przyrodę. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję dla zasięgu. Do zobaczenia.